godzina czwarta kolejnego vlogmasa. Zaczynamy od odśnieżania. Tylko wezmę Krzysiowi czapkę i rękawiczki. Wrzuca pies, nic nie widać, ale ładnie. Delowinko, czy tobie nie jest za wygodnie? Czy ty nie jesteś zbyt wygodniczka? No pewnie trzeba leżeć na poduszkach, bo przecież leżenie na samym łóżku to jest za mało dla tego mojego psa. Księżniczko na ziarnku grochu, ty moja. O, jaki złocizny moje, moje. No tutaj u nas dzisiaj pranie pełną parą. Wszystko jest przygotowane, wszystko jest wszędzie, także będzie kilka chyba suszarek z praniem dzisiaj ruszało. Idziemy na pole, co? Sarnino, gdzie to jesteś? No gdzie to jesteś? Zrudę domu, bo zimno. Nareszcie świąteczny klimat. Zimno. Czekaj, łapki trzeba wytrzeć. Ładnie wycierać łapki. Pierwsza apka, druga apka. Pięknie. Trzecia apka. Pięknie. Czwarta łapka. Czwarta. Dobry pies. Pięknie. Teraz możesz skakiwać. Tak? No pięknie wytarłaś łapki. Pięknie. Już na dzisiaj poćwiczone, a za oknem patrzcie, co się dzieje. Sypie śnieg! Boże, jaki piękny widok za oknem. Jeszcze muszę otworzyć drugą roletę, ale po prostu, żeby... Nie mamy jeszcze karnisza i dzisiaj mamy zamiar jechać i kupić karnisz, żeby zasłonić firaną i zasłoną chód ciągnący z okna. Dlatego jedna roleta jest po prostu zaciągnięta, ale widok jest po prostu, powiem wam... Gdzie jest kominek? Kto zajumał kominek? Przyznawacie? No nie gadajcie, nie było go tu? Powalka? Coś mi umknęło. Idę myć włosy, bo wyglądam... jakbym zamoczyła je w garnku oleju chyba. Więc... a potem nagrywam, więc zgłoszę się do was trochę. Właśnie Krzysiu przyjechał. Jest zły. A to do wyrzucenia jeszcze co? Tak. Tylko zawiedziony, bo myślałem, że kupiłem żarówkę na ruch, że jak się wchodzi do pomieszczenia, to ona się zaświeci. A ja kupiłem żarówkę na... Która boi się ciemności. Która boi się ciemności i ona działa w taki sposób, że jak włączysz włącznik, to ona jak wykryje, że jest ciemno, to ona się włączy. Jakie to było? Szkoda, że ciebie nie miałam. Włączy. No. A jak jest jasno, to ona się wyłączy prawdopodobnie. Trzeba po niej... Gdzie jest? Ja po niej poświecę. Nie wiem, że ucałuję. Chodziło mi o to, że jej podziękuję. No. A w ogóle to coś przekonać. Mam coś takiego, żeby coś wrzucić na ruch? Jedziemy na hot doga. Nie jadę na hot doga. A bo jadłeś już dzisiaj? Nie jadę. Jeszcze pójdziemy na co? Na co? Na placki? Przepraszam. No ja tylko łodzi jest. Ja fajnie. Ty nie dałeś rady. No, na co? Kebaba. Na kebaba? Dobra. Ale to najpierw zanim pojedziemy do Castoramy? Tak, do Gemini pojedziemy. Proszę, trzeba się wybrać coś ładnego. O. Trzeba wybrać coś ładnego. Zaraz dostaniesz, to jest ulubione im mięcho. Zaraz, tylko się kupię świecznik, a jak nie, to zamówię kurierem. Proszę, Dalunia, bądź grzeczna. Tak, wszystko mam. Tak, w Gemini wyślemy.
Jedziemy na kebsa. Jedziemy na kebsa? Jesteś spragniony kebaba? W moich żyłach zaraz popłynie kebab. Zjadłem kebsa. Oje, RTV, mieliśmy coś? Zobaczmy, czy tutaj jest nasz aparat, który będzie kiedyś mój. Gle, 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 gle. Ale ładnie. To jest zawsze tak. Gdzie ty jesteś? Bo ja zawsze gadam do siebie, misiu. I co, wiesz co byś chciała? Nie wiem. Chodź. Które rzeczy? Co jest to zrobione? Wiesz tą gazetkę? Którą? Masz komiki. Gdzie? Tam tu. Ale to wygląda jak z odpustu, kochanie. To nie wygląda jak z apartu. To, co mi się podoba, tu jest. Takie rzeczy mi się podobają, takie delikatne. I tamte koraliki, co są, tylko nie podoba mi się ta kalarepa. Wiesz tą kalarepę? No. No. Liście, co ma tu? Jak te liście, takie te wielkie, takie te liście, tak wyglądają. Te, takie. To nie no, i to jest dwójka, pięknie. To jest dwójka? Chcesz się umówić na jazdę próbną? Nie wiem, ja coś tylko biła w dwójkę. Nawet mi się ten kolor podoba. Co byś tu zrobiła? Nawet mi się ten kolor podoba. A biła w dwójkę. Tylko wiesz, jak masz taki sam nie ten. Co nie? Nie mieć garażu. I go pod pokrowcem trzymać, co? No. Nie wiem, jak nim zaparkuje. Chcesz iść pod renifera? Renifer. Dobra. Wtopiły. W ogóle nie wtopiły. Ani trochę. Ale tak. Nie. Ale bardzo tak. Ani trochę. Chodźmy na kepsę najpierw. A nie, idziemy po... Chodźmy na kepsę. Musisz się zastanowić. Nie. Wyglądamy tak żałośnie, że żadna policja nas nie zatrzyma. Dlaczego wyglądamy tak żałośnie? Bo są mamy karnisz! O nie. Ale mam karnisz! Ale pizga! Myślisz, że było widać ten karnisz to? No, widziałam, że było widać. Idziemy przez miasto. Chyba nie? No tak, nie jedziemy w stosunku. Super. Nie równaj się z nim, bo mi wstyd. Nie opiera się to o szybę? Jakoś bardzo? Nie. Mam to trzymać? Nie musisz, że się to nie wypycha szyby, żeby się nam wyłamała. No to nie. Nie. Jedź powoli. Po prostu mistrzostwo świata. Życzę się nam szczęścia, nie przeciągłam sobie pasa dołem. Powolutku i do domu. I spać, poproszę. No właśnie dojechaliśmy do domu. Zimno dość. Ale mamy już karnisz, będziemy go montować, także... Czekam na Krzysia i się z wami pożegnamy, albo w sumie sama się pożegnam. Jak zwykle zresztą. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. No i do zobaczyska w kolejnym. Pa! Chyba zawsze, za każdym razem żegnam się w ten sam sposób.